Witam wszystkich. Tutaj SnakesDuke68. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek ze serii jak korzystać z VirtualBox. W pierwszym odcinku zajmiemy się konfiguracją VirtualBoxa, jak i instalacją systemu. Na testy do kolejnego odcinku pomoże nam Windows 7 Professional wersji 64-bitowej. Więc od czego zaczynamy? W lewym górnym rogu naciskamy klawisz nowa. To oczywiście wpisujemy dowolną nazwę na lepie naszego systemu. Niech będzie Windows 7 64-bit. W typie, w zakładce typ, ustalamy sobie jaki chcemy zainstalować system. Może być to Microsoft Windows, Linux, tam tutaj inne. W sekcji Other mamy DOSa i jeszcze inne systemy, ale dzisiaj zajmiemy się Microsoft Windows, Windowsem 7 wersji 64-bitowej. Przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy ilość pamięci RAM, jaką dla systemu wirtualnego. No tutaj zależy, ile wasz komputer czy laptop ma pamięci RAM. Jak to sprawdzić? Najprościej po prostu mój komputer. Komputer. Właściwości systemu. I tutaj właśnie mamy zainstalowana pamięć RAM. Akurat mam 16 GB RAM-u. Na Windowsie Vista 7 wygląda to tak, jak otworzycie mój komputer, to od razu macie tutaj zakładkę właściwości systemu. Jak na nią naciśniecie, to otrzymujecie w sumie te same informacje. Instalujemy 64-bitową wersję systemu, więc wystarczyłoby tak przydzielić 4 giga pamięci RAM, w mega to jest 4000. Na starszych czy na słabszych komputerach, jeżeli na przykład macie 4 giga RAM-u, to radziłbym zastąpić te nowsze systemy po prostu wersjami 32-bitowymi, ponieważ im tam te 2 giga RAM-u wystarczy, no i to przynajmniej jaki wasz fizyczny system i wirtualny system, powiedzmy, że będą dość dobrze chodzić. Jeśli ktoś ma więcej właśnie RAM-u, no to bez problemu może sobie zainstalować 64-bitową wersję systemu. Zostawiamy te 4000, przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy czy ten wirtualny system ma być na prawdziwym fizycznym dysku zainstalowany, czy na wirtualnym, albo już możemy użyć już istniejącego pliku wirtualnego, czyli na przykład tam powiedzmy Windows XP.VDI. Jeżeli mamy jakąś na przykład kopię systemu, to właśnie kopię systemu wirtualnego, to możemy właśnie zaznaczymy tą opcję i wybieramy właśnie naszą kopię tego pliku VDI, czyli tego wirtualnego dysku twardego. Ale jeżeli instalujemy od nowa, no to wybieramy stwórz wirtualny dysk twardy. Klikamy utwórz. Wybieramy typ pliku VDI Virtual Box Disk Image, tak jak jest domyślnie. Przechodzimy dalej. I tutaj tak, o dynamicznie przydzielany rozmiar dysku. Chodzi to w tym, że na przykład dla tego Windowsa 7 przydzielimy dla tego wirtualnego dysku powiedzmy te 30 giga. I po instalacji system coś około waży coś 10-11 giga.
I w tym momencie ten plik z informacjami tego wirtualnego dysku twardego z tym systemem aktualnie wtedy będzie ważyć 11 giga. Jeżeli wybierzemy stały rozmiar, to nawet po instalacji systemu, co będzie zajmować on powiedzmy te 11 giga, to od razu ten plik VDI będzie ważyć już na stałe te 30 giga. Wiadomo, żeby nie tak od razu zapychać miejsce na dysku, to w sumie polecam i w sumie jest to najlepsza opcja, czyli dynamicznie przydzielany. Więc klikamy dalej. Tutaj właśnie wybieramy ile ten dysk wirtualny ma mieć giga. Ja tam zrobię 30 giga. Tutaj jak mamy tą zakładkę, taki ten folder z jakim ptaszkiem czy kursorem, jak zwał, tak zwał. I tutaj domyślnie jest to główny folder VirtualBoxa, czy tam, gdzie jest zainstalowany. Tutaj właśnie szukamy instalki właśnie systemu operacyjnego, jaki chcemy zainstalować. Najczęściej będzie obraz płyty, czyli ISO. No chyba, że jak macie płytkę, to po prostu można też z płytki po prostu zainstalować. A tutaj po prostu ustawiamy, gdzie ma się nasz system zainstalować. No w moim przypadku jest to program File Systemy i to tak zostawimy. I klikamy utwórz. I tutaj w tej zakładce co mamy systemy, moment, ten testowy właśnie dam na samą górę, żeby był od razu widoczny. Klikamy ustawienia. Przechodzimy do zakładki ekran. Zaznaczamy włącz akcelerację 3D, jak i akcelerację wideo 2D. Pamięć wideo ustawiamy na 128 MB. Oczywiście, jeśli ktoś ma mocniejszy komputer, można ustawić 256, ale 128 MB w zupełności wystarczy. Tak, na wirtualnym systemie nie będziemy grać, więc w sumie to i tak nie ma znaczenia, ale dla płynniejszej pracy systemu to pomaga. Wiadomo, Windows 7 jest to inaczej, jest to na tyle nowy system, że tak jak on powstał, to raczej to bardzo mało już używało stacji dyskietek, więc w zakładce system, w kolejności butowania radzę po prostu odznaczyć stację dyskietek i tutaj za pomocą tej strzałki w dół przenieść na sam dół, żeby nie była ważna. Więc to jest stąd tyle. Klikamy OK i klikamy ten kursor, strzałkę w prawo uruchom. Tutaj właśnie wybieramy ten obraz płyty, czyli ISO, albo na przykład z napędu gospodarza, czyli na przykład mamy system na płytce. Tak jak ja nie mam, to po prostu klikacie tutaj na ten folder. Wybieramy właśnie obraz płyty właśnie tego systemu, co my potrzebujemy. Jak wybierzemy, klikamy uruchom. Robię w trybie pełnoekranowym, bo tak mi się lepiej pracuje. Tak, dobra, to jest tam okno powitalne Windowsa 7. Tu wszystko zostawiamy jak jest na polski, jeżeli da się. Klikamy dalej. Klikamy zainstaluj teraz. Oczywiście jak to licencja trzeba zaakceptować, bo inaczej nie zainstalujemy, czyli tak na wszystko się musimy zgadzać od tego Microsoftu. I tak instalujemy system wirtualny, więc no raczej oryginalny nie będzie, więc nie robimy aktualnienia, tylko wybieramy opcję niestandardową. Tu nam się właśnie pokazuje ten nasz cały wirtualny dysk, jaki mamy.
i klikamy opcję dysku zaawansowany, ponieważ musimy zrobić partycję dla systemu, więc klikamy nowy i 20 giga, jak ustawimy, będzie dobrze, czyli inaczej 20 tysięcy megabajtów. Klikamy OK. Ta partycja dotyczy rozruchu systemu, czyli butowania systemu. Tą partycję już mamy zrobioną i zostało nam pozostałe miejsce, czyli te 10,5 giga. I również klikamy nowy, sobie stworzymy drugą partycję, nie wiem, na przykład tam na jakieś właśnie ćwiczenia, zdjęcia, prace tak, i tak, czyli czym podobne. Klikamy zastosuj. Obydwie partycje formatujemy. Gdy to zrobimy, wybieramy tą partycję, gdzie chcemy zainstalować system, czyli jak w tym przypadku partycję drugą, która waży 20 giga. Po prostu na nią klikamy. Klikamy dalej. No i w tym momencie system się nam instaluje. Na tym momencie przerwę filmie, bo tak to będzie jedynie zapychacz czasu. Tak więc system już jest zainstalowany i przy końcu instalacji właśnie pokazuje okno, że ponowne uruchomienie systemu nastąpi tam za kilka sekund, albo możemy od razu nacisnąć, ale niech to przeleci tak jak chce. Nie klikamy żadnego przycisku w tym momencie, bo wtedy przejdzie nam do ponownej instalki Windowsa 7. Nic nie klikamy. Poczekamy parę sekund i wtedy wczytuje nam się system. Dobra, czyli jeszcze kończy instalację. I znów poczekamy właśnie jak było kończy instalację, właśnie jakie okienko wyskakuje. Oczywiście tutaj też nic nie naciskamy, czekamy. Tak więc teraz przechodzimy do tworzenia konta lokalnego do Windowsa. Przykładowo niech będzie, nie wiem, na przykład Gaweł. Wtedy nazwa komputera jest Gaweł myślnik komputer. Można to zmienić, ale lepiej zostawić oryginalne. Znaczy domyślnie jak Windows dopasowywuje. Przechodzimy dalej. Wpisujemy hasło. Wiadomo, jak instalujemy dla siebie, system jest potrzebny, ale dla ćwiczeń właśnie na tej wirtualnej maszynie właśnie przyda się hasło. Nie wiem, niech będzie na przykład 123, 123, wskazówka, dobra, 123. Przechodzimy dalej. Oczywiście instalujemy system nieoryginalny na VirtualBox. Więc systemu nie aktywujemy, więc opcję automatycznie aktywuj system Windows, gdy jestem w trybie online odznaczamy. Klikamy pomiń. Nie instalujemy żadnych aktualizacji. Zaznaczamy zapytaj mnie później. System automatycznie już ustawia czas, datę, strefę czasową, więc przechodzimy dalej. Tutaj, jeżeli chodzi o internet, wybieramy sieć domową.
No, zaraz system nam się uruchomi. I jeszcze na sam koniec zrobimy jeszcze, zainstalujemy dodatki gościa. To są opcje, które inaczej takie sterowniki przygotowane z góry przez Oracle do VirtualBoxa. Chodzi o to, że po prostu na wirtualnej maszynie, na wirtualnym systemie nie zainstalujemy na przykład sterowników do karty graficznej czy chipsetu do płyty głównej, a dzięki tym dodatkom gościa będą takie z góry właśnie zrobione takie sterowniki dla każdego systemu właśnie w VirtualBox, czy w tym między innymi będzie też obsługa Windows Aero, obsługa wyższych rozdzielczości natywnej, na przykład do monitora. Tak więc, żeby do tego przejść, oczywiście jak jesteśmy w trybie okienkowym, to wtedy tą zakładkę mamy tutaj na górze. Gdy jesteśmy w trybie pełnoekranowym, kursorem zjeżdżamy na sam dół, wtedy pojawiają się nam właśnie te opcje. Klikamy urządzenia. Najpierw przechodzimy do napędów optycznych, czyli jest to takie jakby wirtualne DVD czy CD. I w tym momencie klikamy usuń dysk wirtualnego napędu, żeby właśnie, powiedzmy, że taką wirtualną płytkę z właśnie Windowsem 7 właśnie wyciągamy z napędu. I teraz do tej wirtualnego napędu wkładamy wirtualną płytkę właśnie z, powiedzmy, z tymi sterownikami przygotowanymi przez VirtualBox, czyli zaznaczamy zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa. Trzeba chwilę poczekać. Dobra, jak zwykle szybciej wczytało to napęd niż autoodtwarzanie. Ale dobra, jak już jesteśmy w mój komputer, to po prostu klikamy na te VirtualBox Quest Edition, czyli te dodatki gościa. Klikamy Next, zostawiamy domyślną lokalizację, klikamy Next. I to, co tutaj wystarczy, to, co jest domyślnie zaznaczone, wystarczy. Direct 3D Support jest eksperymentalny, ale można byłoby zainstalować, ale instaluje się to przez tryb awaryjny, ale to myślę, że na następne odcinki zostawimy. Na razie tylko te podstawowe funkcje dodatków gościa, klikamy Install. Od razu zaznaczcie, zawsze ufaj oprogramowaniu z Oracle Corporation, zainstaluj. Po zainstalowaniu dodatków gościa wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Więc od razu, tak jak nam zaznaczył Reboot Now, uruchamiamy ponownie Finish. Uruchomi nam się ponownie system. No i w tym momencie już mamy pełną rozdzielczość, właśnie rozdzielczość natywną monitora. Może być czasami tak, że domyślnie nie przystawi nam właśnie rozdzielczości, więc klikamy prawym przyciskiem myszy rozdzielczość ekranu, wyskakuje nam takie okienko.
tu wybieramy rodziczość natywną monitora, czy jakąkolwiek tam chcecie, czy jaka wam jest tam potrzebna. I w tym momencie kartą graficzną jest tam po prostu VirtualBox Graphics Adapter, więc zawsze coś tam jest, właśnie między innymi właśnie już do obsługi rozdzielczości, czy tam jakieś rzeczy, czy D. Tak więc myślę, że na pierwszy odcinek byłoby to na tyle. W następnym odcinku pokazałbym, jak utworzyć konta trzema różnymi sposobami. Więc to byłoby na tyle na razie. That I'm at an all time.